king a big hug. Behold the dragon's fury! Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ze strony Famous i Matinho. Witamy was bardzo serdecznie na Hi-Res Expo Spoilery. Oczywiście prezentujemy wam tutaj na paladinsdex.pl. I tak, wyciekły niektóre spoilery z Hi-Res Expo, które się odbywa w sumie teraz, nie? Tak, dokładnie. Pierwszy dzień minął, a i już wyciekły pierwsze no jakby spoilery, można też określić, że jakieś przypuszczenia co do zbliżającego się patcha, który 41 może być bardzo ciekawy. No i słuchajcie, mamy tutaj parę rzeczy do zaprezentowania. Tak jak już uzgodniliśmy z Famousem, zostawiłem na wstępie właśnie pierwszą rzecz, którą wam już tu zaprezentujemy w sumie, czyli Wiktora. Więc Tomek objaśni właśnie o tej postaci, slash właśnie tutaj skina. To Wiktor to jest oczywiście damage, dobrze pamiętam. Też może być flankerem, jeśli by ktoś chciał. Nieoficjalny brat Tyry. I tak, jak widzicie, tutaj mamy nowego skina, który wygląda jak z tej story, żołnierzyki. Jeśli ktoś pamięta, jeśli w ogóle, bo niektórzy już młodsze roczniki nie wiedzą, co to jest tej story, to była taka bajka, polecam obejrzeć, bardzo dobra. I jak na razie ta tutaj, ta na końcu, ona jest chyba oficjalnie prawie skończona, no bo tutaj są takie niby plany, jakby to miało mniej więcej wyglądać, a tutaj już jest okej. Okay. No i tutaj macie zestaw broni, czyli ult, karabiny i granat. No. No, ogólnie... Wyciekła. Ogólnie, jeżeli ktoś z was z Toy Story nie za bardzo tak ogarnia, to może jeszcze w inny sposób możemy to powiedzieć. Jako zielony żołnierzyk, jak kiedyś się lubiliśmy kupowało, się bawić, też kupowało. 50, nie? Dokładnie. No i ogólnie kot zielony, no sama nazwa jak wskazuje też, jeśli chodzi o kolor. Ciężko mi powiedzieć, czy jako taką postać, jako skin do Wiktora pasuje. Choć może być ciekawy, ale jeszcze zobaczymy, jak będzie pod koniec, jeżeli chodzi właśnie o końcowy efekt skończenia tego skina. Fajnie to wszystko wygląda, zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w zbliżającym się patchu. A jeśli chodzi o to, do mapki to jesteśmy pewni, a do skinów nie. Mapka, którą zaprezentujemy tam na dole, będzie w patchu 41 tak na 90%, a to do skinów to jeszcze tak nie do końca. Ale prawdopodobnie tak. No tylko moje takie przypuszczenie. Kolejną rzeczą, którą właśnie prezentujemy, jest skin do Ying. Ying, różnie to jeszcze nawet określają, bo łączą Ying z Jinem, Ying albo Jing, wszystko jedno. Ogólnie skin do Ying jest kolejną, bo już do Hi-Resu widzieliście, mieliście okazję zobaczyć w poprzednim filmiku. A omówienia patrzy i dochodzi kolejna właśnie skórka do tej postaci. No i jak sami widzicie, skórka jest oparta właśnie na Jina. Mamy do wyboru nowe bronie. Szczerze mówiąc, ten niebieski mi się najbardziej podoba. Taki różowy, no coś tak pasuje, ale może dla niektórych będzie pasowało. I dla mnie jeszcze powinien być wierzchowiec, dla niej dywan, nie? O, to nawet byłoby fajne. No, ciekawa byłaby rzecz. No i tutaj macie po prawej stronie... A, w sumie, czekajcie, mogę tak wam lepiej zaprezentować. Mamy czapki przeróżne. Bardzo fajnie to zrobione.
Jeszcze nie wiadomo jak ze strojami, może jeszcze dodadzą. Jak widzicie, tylko jest jeden konkretny, ale fajnie wygląda. Tylko oczywiście są przeróżne kontrowersje, bo można polemizować, czy ten skin do Link pasuje, czy nie. Moim zdaniem tak pasuje, ale można było to lepiej jeszcze to przygotować. Nie wiem, jak u Tomka. No, myślę, że będzie ok. Nowa mapa. Stonki. Pierwszy obrazek to jest loading screen. No, jak ktoś gra w Paleny, to po lewej i po prawej ma. I mniej więcej to kółeczko, które się ładuje, rozgrywkę, tak? Bardzo fajny loading screen, jeśli chodzi o moje zdanie. A reszta screenu z mapy bardzo mi przypomina Hogwarts. Wiecie, Harry Potter takie zaczerpnięte, tylko po high-resowemu to widać, nie? Tak. Jak to już myślisz, to będzie bardziej... jak myślisz, mapka będzie dla ładunku czy dla oblężenia? Ciężko stwierdzić. Mi się wydaje, że do oblężenia mógłby pasować, ale pierwsza rzecz, jaka od razu mi nasunęła, to raczej ładunek, bo nie wiem, czy na oblężenie ta mapa by pasowała, bo jest zbyt obszerna. Wydaje mi się, że do ładunku już by lepiej pasowało. Bo nie wiem, czy wiecie, jak wpatrujecie się na te screeny, jest bardzo spory. Nie wiadomo, jak to w kwestii czasowo, jak ładunek się będzie przesuwał podczas zdobywania w oblężeniu pierwszego punktu. Kurczę, ciężko to wszystko stwierdzić. Dlatego od razu nasunęło mi się z tym ładunkiem, że trasy są dość proste. Dość bardzo obszerny w niektórych miejscach. O, zobaczcie na przykład tutaj, że jest zamek, ognisko, idealne miejsce do kampienia i tu jest przejście do, być może właśnie do końcowego punktu, tak jak właśnie tutaj widzicie. Nie, mi się wydaje, że do ładunku już prędzej by pasował. Nie wiem, czy w obrażeniu to będzie też dodawane, ale nie, ciężko mi stwierdzić, naprawdę. Tylko do ładunku mi się bardziej to wszystko skojarzyło. Ale ogólnie, mapa, jeżeli chodzi o wizualną część, jest bardzo ciekawa, bardzo fajna, bardzo ładne widoki, bardzo ładne zrobione budynki, bardzo dobre miejsca na kampy, dobre też dla postaci, które latają, bo nie mają tutaj trudności podczas na przykład atakowania od góry, albo też miejsce dla flankerów. My nie widzimy ścian na górze po prostu. No dokładnie. Ale dla miejsc dla flankerów jest chyba też bardzo dobrą rzeczą. No kinetka będzie się fajnie bawić. No w sumie tu bym się zgodził. Tu bym się zgodził. Jest parę takich miejsc. No i mamy zakładkę e-sport, jeśli kogoś interesuje, grupa A, B, chłopaki, no pewnie dziewczyny też jakieś są w tych teamach. Świetnie się pewnie bawili. No nie oglądałem. No ja mogę powiedzieć, bo troszeczkę oglądałem, a jedynie co ja mogę tylko powiedzieć odnośnie drużyn. Jeżeli ktoś z was ogólnie w e-sporcie żyje właśnie z paradinsami, powinniście kojarzyć parę teamów jak Matchpoint, którzy tak naprawdę w poprzednich turniejach dominowali. Też również w grupie B Team Eager, którego powinniście kojarzyć, Burrito e-sport, też dobrze znany. Ale ogólnie jeśli chodzi o właśnie pierwszy dzień, właśnie jestem w szoku, że właśnie w meczu z Districtami 69 przegrali. To jest akurat dość spore zaskoczenie. Więc zapowiada się w tym turnieju, no ciekawie, nie będzie jakichś konkretnych faworytów. Wszystko może być w każdym meczu jakieś wyrównane spotkania, więc się zapowiada ciekawie. No. Więc zostały jeszcze nam ostatnie rzeczy, czyli inne. Sezon pierwszy w Paladins rozpocznie się tego roku, po turnieju Paladins Invercional.
przez całe sezon będą dodawani nowi czempioni, ciekawy content, coś takiego jak w Smite. Niektóre programy do blokowania reklam nie pozwalają zdobyć nagrób za oglądanie Steama, bo oczywiście możecie połączyć Twitcha ze swoim kontem Hi-Rez i zdobywać albo na Smite, albo na Paladins jakieś tam nagrody, gemy albo skiny. No i ostatnia, dla graczy konsolowych, którzy nie mają pewnie pieniążków na PC albo po prostu nie lubią PC-tu, to tak, gracze PlayStation 4 i Xbox One nie muszą już długo czekać na zagranie w Paladins. Beta na konsolę startuje już w pierwszym kwartale, czyli styczeń, luty, marzec. No, można jeszcze nawet założyć, że kwiecień. Zależy jak tam pójdzie Hi-Rezowi. No to tyle z tych spoilerów. No i się żegnamy. Żegnamy Dziękujemy się. Bardzo serdecznie za oglądanie. I do następnego. Cześć. Trzymajcie się tam mocno. Cześć. Dobra.